Ale cześć, witam was Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Muistach. I witam was z grą Planescape Torment Enhanced Edition. Oczywiście gra jest twórców Black Isle Studios, jeśli dobrze pamiętam. Ale za jej odświeżoną wersję odpowiada Bulldog. Beamdog. Grałem już kiedyś w Planescape Tormenta. Gdzieś dawno, dawno. Pamiętam, że kupowałem go na GOG-u za pełną cenę. Nie żałowałem ani jednej złotówki po przejściu. Wszedłem w całość jako mag z współtowarzyszami. Teraz podchodzę do wersji Planescape Torment Enhanced Edition. I moim głównym celem tego buildu będzie zrobienie samotnego maga, prawdziwie neutralnego. Będę prawdopodobnie korzystał z poradników, żeby dojść do pozycji neutralnego, prawdziwego. Problem jest taki, żeby mieć neutralnego, prawdziwego Nameless One'a, jest taki, że nie mogę ani razu zmienić swojego charakteru, czy to na praworządny, czy to na chaotyczny, czy to na zły, czy dobry. Nie może się zmienić ani razu, właśnie w tym problem. Tym jest sęk. Muszę przez całą grę być cały czas neutralny. Jak to zrobić? No właśnie dlatego pewnie będę korzystał z poradników, bo jak już wspominałem, tylko raz przeszedłem grę. Dawien dawna i nie jestem z pewnością ekspertem w niej. Ale doceniam jej bardzo bogatą fabułę. Jest świetna. Będę się starał dubbingować postacie, więc na pewno będzie coś do nowego. No i te, co będę w stanie, no kobiet to tam nie oczekujcie zbyt wiele. Pewnie też się nie będzie dało tego słuchać, ale ci, co będą chcieli dać szansę temu materiałowi, jak i pozostałym innym, to oczywiście zapraszam i zachęcam do komentowania, jak mi z tym będzie szło. A tymczasem róbmy postać. Ponieważ będę samotnikiem i magiem, to przede wszystkim maksa biorę w inteligencję i w mądrość. Pozostałe punkty mogę rozdzielić jeszcze na zręczność albo na kondycję. Ale w tym wypadku chyba lepiej będzie z kondycją, żebym miał więcej punktów życia. No i lecimy. Hej, szefie! Dobrze się czujesz? Udajesz martwego, czy chcesz wpędzić grabarzy w ślepaki? Myślałem, że jesteś stuprocentowym truposzem. Kim jesteś? Co? Kim ja jestem? A może byś ty zaczął? Toś ty. Ja zapytałem cię, pierwszy czaszku. Dobra, a ja pytałem drugi, jak masz na imię? Ty pierwszy, czaszko. Mówię to po raz ostatni. Ech, jesteś spięty, jakby ci coś w tyłek włożyli. Niech ci będzie. W takim razie to ja będę nawijał. Moje imię brzmi Morte. Jak się nazywasz? Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętasz swojego imienia, co? Następnym razem, jak będziesz chciał spędzić noc w tej dziurze, to nie przyginaj z bełtem. Nazywam się Morte. Ja też tu jestem uwięziony. Uwięziony? No dobra, widzę, że jeszcze się nie pozbierałeś, więc śpiewka jest taka. Spróbowałem wszystkich drzwi i wygląda na to, że ten pokój jest zamknięty lepiej niż pas cnoty. Gdzie jesteśmy zamknięci? Co to za miejsce? Nazywają to kostnicą. To wielka czarna budowla o uroku ciężarnej pajęczycy. Kostnica? Czy to oznacza, że jestem martwy? Z tego co widzę, to nie. Masz bliznę od groma. Wygląda na to, że jakiś trep podmalował cię kosą. To jeszcze jeden powód, żebyśmy się stąd odśmiali, zanim ten ktoś wróci, żeby dokończyć roboty. Blizny? Jak to wygląda? No tak, rany na klatce nie są aż tak tragiczne, ale te na plecach... Powiedzmy, że wygląda to tak, jakby ktoś zamienił cię w galerię tatuażu.
Szefie, coś mi to przypomina. Tatuaże? Na plecach? Co na nich jest? Ha! Wygląda na to, że to jakieś rady. Zobaczmy, co to jest. Zaczyna się od... Wiem, że czujesz się, jakbyś władował w siebie kilka baryłek wody ze Styksu, ale musisz się wziąć w garść. Masz przy sobie dziennik, który powinien trochę rozjaśnić sprawę. Resztę śpiewki usłyszysz od Faroda. Chyba, że już go wpisali do Księgi Umarłych. Faroda? Jest tam coś jeszcze? Jeszcze coś tu jest. Zobaczmy, to chyba ciąg dalszy. Nie zgub dziennika, bo znowu popłyniemy w górę Styksu. I cokolwiek robisz, nie mów nikomu, kim jesteś, ani co się z tobą dzieje, bo inaczej wylądujesz w krematorium. Rób co ci każę, przeczytaj dziennik, a potem odszugaj Faroda. Nic dziwnego, że strasznie mnie bolą plecy. Jakiś kretyn wypisał na nich całą książkę. A co do tego dziennika, który to niby mam mieć przy sobie, widziałeś gdzieś coś takiego, jak tu leżałem? Nie. Jak tu przybyłeś, nie miałeś na sobie żadnego ubrania. A poza tym, wygląda na to, że ktoś wypisał ci ten dziennik na skórze. A co to za Farod? Znasz go? Nikogo takiego nie znam. Choć prawdę mówiąc, nie mam zbyt wielu znajomych. Może jakiś trep będzie wiedział, gdzie szukać tego Faroda. Oczywiście, jeśli uda się nam stąd wydostać. Niby jak mamy się wydostać? Wszystkie drzwi są pozamykane, więc będziemy potrzebowali klucza. Może jakiś zombie ma go przy sobie. Zombie? Właściciele kostnicy używają ich jako taniej siły roboczej. To kompletni kretyni, ale nie są groźni. Nic ci nie zrobią, jeśli ty ich pierwszy nie zaatakujesz. Może jest jakiś inny sposób. Nie chcę zabijać ich tylko dlatego, żeby dostać klucz. A co? Uważasz, że to urazi ich uczucia? Przecież są martwi! Ale ma to też swoje plusy. Jak ich zabijesz, to przynajmniej odpoczną sobie przez chwilę, zanim ich pracodawcy znowu ich nie zapędzą do pracy. No dobra. Zabiję jednego i zabiorę mu klucz. Zanim to zrobisz, znajdź sobie jakąś broń. Na jednej z tych półek widziałem chyba skalpel. Dobra, poszukam. Jeszcze jedno. Te trupy są powolne jak muchy w smole, ale uderzają z siłą bojowego tarana. Jeśli zaczną ci sprawiać kłopoty, pamiętaj, że w przeciwieństwie do ciebie nie potrafią biegać. Odsuń się od nich, jeśli będziesz potrzebować chwili, by opatrzyć rany. Jasne, dzięki za radę. Zrobione. Zrobione. No nie, masz tak może podobnego głosu do niego, ale może się uda. Czyli trzymamy shifta i on wtedy dzięki temu będzie widział to i owo. W sensie będzie biegał. No i Morty będzie teraz do mnie przychodził, tak? Świetnie, masz już skalpel. Teraz zabierz się za zombie. Nie martw się, w razie czego udzielę ci potrzebnych wskazówek taktycznych. Może jednak mógłbyś mi pomóc? Przecież będę ci pomagał. Ciężko teraz o dobre rady. Chodziło mi o pomoc w walce z zombie. Ja? Jestem romantykiem, a nie żołnierzem. Ruszaj już lepiej. Jak będę walczył z tym truposzem, lepiej mnie nie zostawiaj, bo będziesz następnym delikwentem, którego poszlachtują. No dobra, pomogę ci. Cieszę się, że rozumiemy. Czas zabić te trupy drugi raz. Całe pomieszczenie przebiegają szyny. Wygląda na to, że znajdujące się tu się blaty można przesuwać wzdłuż tych szyn. I wyraźniej. Jeszcze muszę się wyposażyć w ten skalpel, nie? Mam cię. Takie zapisywanko. Będziemy to część co robić. To był mój pierwszy save. Tak jak mówiłem, będę raczej robił... samotnika? A przynajmniej taki mam zamiar, ale być może jeszcze mi się rozmyśli, zobaczymy. Ten powłóczący nogami trup wygląda tak, jakby nie żył od kilku lat. Skóra wzdłuż czoła odgięła się.
odsłaniając kredowo-białą czaszkę. Ktoś wyrył mu numer 569 na odsłoniętej kości. Szukam klucza. Nie masz go przypadkiem? Szefie, one cię nie słyszą. Przecież są martwe. Ale przecież ty też nie żyjesz, a ze mną rozmawiasz. Tak, ale ja jestem inny. Śmierć nie zabiła we mnie chęci życia, a te tu... Morte wskazuje na żywe trupy. Pewnie nie miały wystarczająco dużo charakteru. Rozumiem. Wiesz, szefie, coś mnie trafia, jak próbujesz wymienić śpiewkę z tymi truposzami. Zostawmy to świrom, dobra? W takim razie ruszajmy. Przybliżyj się truposzowi i sprawdź, czy ma klucz. Nie wydaje się, aby ten trup miał mieć klucz, a i nie wygląda on na kogoś, kto umiałby się nim posłużyć. Nawet gdyby go posiadał. Ma połamane palce, jakby ktoś przetrącił mu je młotkiem. Zauważasz też, że jego lewy bark jest mocno zabandażowany. Te bandaże są jeszcze zdatne do użytku, tylko wpierw należałoby się pozbyć truposza. Chyba go nie masz. Nie wiesz przypadkiem, który to z twoich kościstych przyjaciół ma klucz do wyjścia stąd? Powtarza się śpiewka. Powierzchnia blatu pokryta jest zaschłą krwią. Nie wiadomo, co oni z nimi robili. Ciało jest pokryte zakrwawioną płachtą. Zalatujący od niego odór jest prawie nie do wytrzymania. Głowa tego truposza kołysze się w przód i w tył na ramionach. Sądząc po kącie pochylenia karku, człowiek ten najprawdopodobniej został powieszony. Z boku głowy ktoś wymalował mu numer 825. Przyjrzyj się truposzowi i sprawdź, czy ma klucz. Truposz nie ma przy sobie niczego, ale przypadkiem zauważa, że w jego ręce są mocno zabandażowane. Bandaże mogłyby się przydać, gdyby udało ci się pozbyć truposza. No, ta sama śpiewka z Morte. I sprawdźmy trzeciego robotnika. Ten trup zatrzymuje się i beznamiętnie patrzy. Kiedy doń podchodzisz, na czole ma wyryty numer 782, a warki zaszyte. Od ciała unosi się słaby odór formaliny. Obejrzyj truposza, sprawdź, czy nie ma klucza. Ten truposz wygląda na tego, który ma klucz. Trzyma go mocno w lewej dłoni. Kciuk i palec wskazujący zacisnęły się na nim w śmiertelnym uścisku. Chyba będziesz musiał odrąbać mu rękę, aby zdobyć ten klucz. Potrzebuję tego klucza, trupku. Nie bardzo chyba tęsknię ci do tego świata. Cholera! Pudło za pudłem. Tak to jest, jak moją postać robię nie pod wojownikę. Ale udało się. Klucz zdobyty. Potrzebuję klucza, żeby te drzwi otworzyć. Ja potrzebuję go gdzieś założyć, ten klucz? Może tak. A może nie. Może nie potrzebuję go nosić przy sobie. Wygląda, jakby ktoś był w trakcie przeprowadzenia sekcji na tym trupie. No, pewnie tak. A może te drzwi da się otworzyć? Temu nie? Może tutaj coś? O! Stracono przedmiot, ale udało się wejść. Morte oczywiście nas na razie nie opuści. Psst! Mała rada, szefie. Od tego miejsca lepiej być cicho. Nie trzeba wpisywać do księgi umarłych zbyt wiele zombie. Zwłaszcza zombic. A poza tym, jak ich pozabijamy, to ściągniemy sobie na głowy ich opiekunów. Chyba jeszcze o tym nie wspominałeś. Kim są ci opiekunowie? Nazywają siebie grabarzami. Trudno ich nie rozpoznać. Mają obsesję na punkcie czarnego koloru, a w dodatku ciągle mają śmiertelnie poważny wyraz twarzy. To zbzikowana banda wyznawców śmierci. Wierzą, że każdy powinien umrzeć. I to im szybciej, tym lepiej. Czegoś tu nie rozumiem. Niby dlaczego ci grabarze mieliby się przejmować moją ucieczką? Czyś byś mnie nie słuchał? Powiedziałem, że grabarze wyznają pogląd, iż każdy powinien umrzeć i to im szybciej, tym lepiej.
Wydaje ci się, że wszystkie trupy, jakie widziałeś, są bardziej szczęśliwe w Księdze Umarłych niż poza nią? Wspominałeś coś o tym, żeby nie zabijać żadnych zombic. Dlaczego? Co? Mówisz serio? Te umarłe dzierlatki to ostatnia szansa dla takich śmiałków jak my. Musimy być szlachetni, ale nie zażynać je, żeby dostać jakieś klucze. Zapomnij o odcinaniu im nóg i tym podobnych sprawach. Ostatnia szansa? O czym ty bredzisz? Szefie, one nie żyją. My nie żyjemy. Łapiesz, o co mi chodzi? Co? Chyba żartujesz. Szefie, mamy z tymi kuśtykającymi paniami coś wspólnego, więc może uda się nam z nimi coś wskórać. Przecież każdy z nas umarł przynajmniej raz, więc jest od czego zacząć. Docenią ludzi z takim doświadczeniem w sprawach śmierci jak my. Czekaj, czy nie mówiłeś, że ja nie jestem nieboszczykiem? No dobra, może ty nie umarłeś, ale ja tak. A ja nie mam nic przeciwko dzieleniu trumny z jedną z tych niezłych, muskularnych nieboszczyc, które tu widzę. Orte zaczyna dzwonić zębami, jakby nie mógł się już doczekać. Oczywiście najpierw trzeba byłoby takiego truposza wyrwać z rąk opiekunów, a szanse na to są znikome. A kim są ci opiekunowie? To już czytałem. Skąd się tu wzięły te wszystkie trupy? Śmierć nawiedza sfery każdego dnia. Te zombie to wszystko, co zostało z biednych skurli, którzy po śmierci sprzedali swoje ciała opiekunom. Oświeć mnie. A nie, dobra, nie. Dobra, postaram się o tym nie zapominać. Słuchaj, szefie. To jasne, że nie doszedłeś jeszcze do siebie po pocałunku śmierci. Mam więc dla ciebie dwie rady. Po pierwsze, jeśli masz jakieś pytania, to pytaj. Jasne. Jak będę miał jakieś pytania, to pójdę z tym do ciebie. Po drugie, jeśli jesteś nawet w połowie tak roztargniony, na jakiego wyglądasz, to zacznij robić zapiski. Jak tylko natkniesz się na coś, co może być ważne, zapisz to sobie, żebyś nie zapomniał. Gdybym miał ten dziennik, o którym napisano mi na plecach, to bym tak robił. W takim razie załóż sobie nowy. Żadna strata. Pergaminy i atramentu ci nie zabraknie. No dobra. Przecież to nie będzie bolało. Zrobię sobie nowy. Użyj go do śledzenia swoich postępów. Jeśli zapomnisz o czymś ważnym, na przykład kim jesteś, albo, co ważniejsze, kim ja jestem, otwórz go i odśwież sobie pamięć. Dobra, łapię. Ruszajmy. Zaktualizowałem mój dziennik. Dziennik to było... Który to był dziennik? Klikałem na mołuczkę. O. Znajdź Faroda. Z tego, co Morty wyczytał ze wskazówek wytatuowanych na moich plecach, muszę znaleźć kogoś o imieniu Farod. Nie jestem pewien, gdzie zacząć poszukiwania. Mam nadzieję, że uda mi się go wytropić, gdzie wypytam mieszkańców tego dziwnego miejsca. Z tego, co Morty wyczytał ze wskazówek wytatuowanych na moich plecach, po przebudzeniu w kostnicy powinienem mieć przy sobie dziennik. Lepiej go znajdę. Mam nadzieję, że pomoże mi zrozumieć, co się dzieje. Przepraszam, no bo... I z dzierlatkami nie walczymy, co? Bo Mortę nie lubi. A właśnie, możemy pogadać z Mortę przecież. Co cię gryzie, szefie? Co cię gryzie, szefie? Jak mogę użyć tych bandaży? Tak jakby ich używasz do tamowania krwawienia i innych takich. Co cię gryzie, szefie? Po prostu sprawdzam, czy wciąż ze mną jesteś. Tak, na razie nie można się pozbyć Morta. Musi być z nami. Powłóczący nogami trup kobiety wpatruje się w ciebie nic nie widzącym wzrokiem. Jego skóra jest cieniutka. Bo jej, właściwie. Niemal przezroczysta. Wygląda tak, jakby ktoś oblepił jego szkielet warstwą... Jej.
Szkielet warstwą pajęczyny. Na czole wydrapany węglem. Ma numer 594. Więc jak? Masz jakieś plany na później? Wciąż w ciebie wpatruję. Poza tym żegnaj. Psst! Widziałeś, jak ona na mnie patrzyła? Co? Widziałeś, jak wodziła wzrokiem po zagięciu mojej kości potylicznej? O czym ty gadasz? Co? Ogarnęła cię ślepota? Widziałeś, jak na mnie patrzyła? Ta bezwstydnica mnie chciała! Chyba coś ci się przewidziało. To zombica, nieżywe ciało. Umarła. Pewnie nawet cię nie widzi ani nie słyszy. Tak, tak. Jak się jest umarłym tak długo jak ja, to od razu zna się sygnały. Ale może dla ciebie były one zbyt subtelne, kiedy ja będę spędzał lubieżne noce z tą niedawno zmarłą dzierlatką. Ty będziesz biegał w koło, gadając, co? Co się dzieje? Gdzie się podziała moja pamięć? Nieważne, Morte. Ruszajmy. W porządku. Lewa strona twarzy tej martwej kobiety wygląda tak, jakby zapadła się po uderzeniu pałką. Jej skóra nad rozwaloną czaszką jest posiniaczona i nabrzmiała. Na prawym policzku zaraz pod okiem ma wyszyty numer 626. Co za szkaradna rana. Lub wciąż patrzy na ciebie swoim jedynym całym okiem. A Morte z nimi chce zrobić barabara, no ja nie mogę. No nic. Zobaczmy może tego robotnika. Ten trup łazi ociężale po drodze w kształcie trójkąta. Kiedy już dojdzie do któregoś z kątów, zatrzymuje się, odwraca i kuśtyka do następnego rogu. Z boku czaszki ma wytatuowany numer 965. Kiedy doń podchodzisz, zatrzymuje się i patrzy na ciebie. Ha! Wygląda na to, że ktoś zapomniał powiedzieć temu skurlowi, żeby przestał chodzić z regułą trójek. Co masz na myśli? Ci trubosze nie mają zbyt dużo oleju w głowie, dlatego nie mogą robić więcej niż jednej rzeczy naraz. Jak się im powie, żeby coś zrobili, będą to robić tak długo, aż ktoś nie rozkaże im, żeby przestali. Ten biedny skurl pewnie skończył wykonywać jakieś zadanie i nikt mu o tym nie powiedział. Kto wydaje im polecenia? Albo to jeden z opiekunów, albo jakiś nekromanta wskrzesił je z księgi umarłych. Pewnie raczej opiekun. Przecież to im potrzeba taniej siły roboczej. Rozumiem. Możesz mi powtórzyć, co mówiłeś wcześniej o regule trójek? Zaktualizowałem mój dziennik. Co? Reguła trójek to jedno z praw, która rządzą sferami. Chodzi o to, że wszystko zazwyczaj dzieje się trzykrotnie. Albo składa się z trzech części, albo zawsze są trzy drogi wyboru i tak dalej. Nie brzmisz zbyt przekonywująco. Jeśli o mnie chodzi, to myślę, że to kupa bzdur. Jeśli szukasz liczby, jakiejkolwiek liczby, i chcesz do niej przyporządkować jakieś wielkie znaczenie, to na pewno natkniesz się na wiele zbiegów okoliczności. Rozumiem. Chcę się przyjrzeć temu zombie trochę lepiej. Ten trup łazi... no tak. Tak, czemu tak chodzisz po trójkącie? Trup patrzy na ciebie beznamiętnie. To zostawiamy go w spokoju. Ten trup włóczy się od płyty do płyty, bandażując leżące tam ciała. Na lewej skroni ma wyryty numer 396, a jego usta są zaszyte. Dostrzegasz, że truposz ma w ręku swój bandaży, a bandaże wyglądają na zdatne do użycia. Czy mogę pożyczyć te bandaże? Trup wciąż się w ciebie wpatruje. Próbuj wziąć bandaże od zombiaka. Zręcznym ruchem ręki wyjmujesz zwój bandaży z dłoni truposza. Nie wydaje się, aby cokolwiek zauważył. Dalej łazi i bandażuje zwłoki. Ponownie zbadaj truposza. Przepraszam, że wziąłem od ciebie te bandaże. Po prostu mnie się bardziej przydadzą niż tym zwłokom. Trup wciąż się w ciebie wpatruje. Także z tym truposzem nie było problemu. Pewnie dałoby się na nich ekspić, po prostu ich pokonując, ale my tego nie będziemy robić. Na czole tego truposza ktoś atramentem napisał numer 1201,
Atrament rozlał się na oczy, policzki i szczękę trupa. Gdy tak wzrokiem śledzisz ślady atramentu na jego twarzy, zauważasz, że zatrzymał się on na szwie zamykającym wargi trupa i zahaczył o coś, co wygląda na róg listu z wiadomością. Próbuj wyciągnąć wiadomość. List zlazł się z posoką w ustach zombiaka. Gdybyś spróbował go wyciągnąć poprzez ściek krzyżykowy na ustach truposza, papier podarłby się na strzępy. Próba nacięcia trupa w celu dostania się do wiadomości zniszczyłaby ją. Musisz więc znaleźć delikatny sposób na usunięcie szwów, zanim ją wyjmiesz. Posłuż się skalpelem, aby przeciąć szwy. Szybkim ruchem rozcinasz nić zszywającą usta trupa. Jego żuchwa zwisa bezwładnie. Ostrożnie wyciągasz z jego ust notatkę. Pomimo stanu papieru jej treść nadal jest czytelna. Przepraszam za przecięcie tych szwów, ale po prostu musiałem zobaczyć, co miałeś w ustach. Lecz o białe oczy truposza wpatrują się w ciebie bezmyślnie. Czytajmy naszą wiadomość. Notatka ze zwłok 1201. Jest to cuchnąca kartka papieru, którą wyciągnąłeś z ust jednego z zombi w kostnicy. Wygląda, jakby została tam wszyta przypadkiem. Pomimo jej stanu, nadal można ją przeczytać. Do grabarza, który to czyta. Błagam, wiem, do czego zobowiązuje mnie kontrakt z umarłych, ale gotów jestem zaproponować więcej niż otrzymałem za podpisanie kontraktu, jeśli tylko poddacie moje ciało kremacji i nie będziecie go wskrzeszać. Załatwiłem, aby pozostawiono tę wiadomość przy moich zwłokach. Jeśli to czytasz, proszę użyj tej notki zgodnie z zaleceniami i przyjmij to, co otrzymasz jako zapłatę za zwolnienie mnie z zakontraktowanego obowiązku. Niech numer mojego kontraktu posłuży jako klucz. Wygląda na to, że nie udało mu się zapobiec wskrzeszeniu, ale zauważasz, że pod tekstem znajduje się diagram. Wygląda jak instrukcje składania pergaminu w jakiś dziwny wzór. Uwaga! Jeśli masz możliwość dokładniejszego zbadania przedmiotu lub wykonania działania na jakimś obiekcie poza ekranem gry, to na ekranie ekwipunku pojawi się przy nim przycisk użyj. Pozwoli ci on na manipulowanie przedmiotem poprzez okno dialogowe. Jeśli chcesz dokładnie zbadać diagram na tej kartce, wybierz przycisk użyj. Na tej śmierdzącej notatce narysowano dziwnie wyglądający diagram. Wygląda na to, że to instrukcja, według której masz zagiąć rogi notatki w ten sposób, żeby ich końce dotykały środka. Na każdym rogu znajdują się dziwne znaki. Jeden znak w prawym górnym rogu, dwa znaki w prawym dolnym, trzy znaki w lewym dolnym, a w lewym górnym rogu nie ma żadnych znaków. Być może można to nawiązać do numeru zwłok, czyli 1201, czyli sugerowałoby iść w tą kolejność. Czyli tak, za jedynkę mamy prawy górny róg, potem byłby dwójka, prawy dolny. Następnie użylibyśmy lewy górny i znowu prawy górny. Tak też zróbmy. Zagnij prawy górny róg do środka. Zagnij prawy dolny róg do środka. Zagnij lewy górny róg do środka. Jeszcze raz zagnij prawy górny róg do środka. Kiedy zaginasz do środka prawy górny róg, lewy dolny to robi to samo, aż w końcu wszystkie rogi dotykają środka notatki. Patrzysz na to przez chwilę, a w tym czasie rogi unoszą się, a cała notatka zamienia się w czworokątną papierową piramidę. Otwórz boczne ściany piramidy. Odginasz boczne ściany piramidy, a papier zamienia się w proch. Wewnątrz znajduje się mały trójkątny kolczyk, w którym odbija się światło. Weź trójkątny kolczyk. Ten mały kolczyk otrzymałeś po odpowiednim wygięciu kartki wyciągniętej z ust jednego z pochodzących trupów w kostnicy. Kolczyk jest piękny, ale poza swoją urodą przypomina ci jedynie o tym, jak dziwny jest świat, w którym się przebudziłeś. Uwaga! Niektóre przedmioty są magiczne, ale zanim będzie można ich użyć, trzeba je zidentyfikować. Jeśli na pierwszy rzut oka nie możesz określić, czym jest przedmiot,
To będziesz musiał pokazać go komuś, kto ma większą wiedzę niż ty lub członkowie twojej drużyny. Niestety nie mogę w żaden sposób zidentyfikować przedmiotu, ani za pomocą zwoju, ani zaklęcia, gdyż ani nie mam zaklęcia, ani nie mam zwoju do tego. Jak na razie klucz sobie może wisieć na moim uchu, ale dopóki nie zostanie zidentyfikowany, nie wiadomo, co on tak naprawdę robi. Ten trup kobiety porusza się po pokoju od płyty do płyty. Włosy ma zaplecione w długi warkocz i zaplecione w pętlę wokół szyi. Ktoś wymalował jej na czole przez szablon numer 1096 i zaszył mocno wargi. Ładny warkocz. Grób nie odpowiada, wątpliwe czy w ogóle wie, że tu jesteś. Patrzmy tą robotnicę. Woń formaliny, jaka unosi się od tej martwej kobiety, jest szczególnie mocna. Cuchnie tak, jakby zastosowano ją niedawno i z bardzo dobrego powodu. Ciało wydaje się być w zaawansowanym stadium rozkładu. Trup nie ma szczęki. Od czaszki odpadło kilka kawałków ciała, odsłaniając numer 1072, wygrawerowany na kości. To chyba widywała już lepsze czasy. Trup nie odpowiada na twoje słowa, co może być spowodowane brakującą szczęką, albo może nie ma nic do powiedzenia. A zatem żegnaj. Nic tutaj nie ma. Już ze trzy bandaże mamy, nie jest tak źle w sumie. A nie zwiedziłem tych rzeczy wcześniej. To jest tutaj coś ciekawego. O, jest! Napięściaki. To raczej jest broń. Rejestr sali przyjęć. Też jest ciekawe. Tutaj mamy jakiegoś Dala. Chyba warto z nim pogadać. Teraz to zrobimy. Z tym chyba nie gadaliśmy zombim. Ten chodzący trup ma numer 1094, wygrawerowany na czole. Usta zaszyte mocną nicią, a w unoszącej się wokół niego chmurze można wyczuć smród świeżej formaliny. Pomimo bladych i zapadłych rysów twarzy oraz pozbawionych życia białych oczu, jest rzeczą oczywistą, że kiedyś był to przystojny młodzieniec. Więc jak... Miałeś, aby działo się tutaj coś interesującego? No i niestety nie. Zostaje nam pan Dal. Skryba wygląda bardzo staro. Skóra jego jest pomarszczona i ma lekko żółtawy odcień, niczym stary pergamin. Z jego kanciastej twarzy patrzą szare niczym węgiel oczy, zaś z przodu szaty spływa na podobieństwo wodospadu jego biała broda. Oddycha chrapliwie i nieregularnie, ale nawet pojawiający się sporadycznie kaszel nie spowalnia ruchów jego gęsiego pióra. Witaj. Hej, szefie, co robisz? Zamierzam porozmawiać z tym skrybą. Może on wie coś o tym, dlaczego tu jestem. Szczękanie jadaczką z grabarzami powinno być ostatnią rzeczą. Nim Morte ma szansę skończyć swoją tyradę, skryba zaczyna kaszleć gwałtownie. Po paru chwilach napad kaszlu mija i oddech skryby na powrót przybiera postać nieregularnego charczenia. A już szczególnie nie powinniśmy wymieniać śpiewki z chorymi grabarzami. Dalej, spadajmy stąd. Im szybciej się stąd zwiniemy, tym lepiej. Nim Morte ma szansę skończyć szary, oczy skryby skierują się ku tobie. Balas czasu wywarł na mnie swe piętno, duchu niespokojny. Odkłada na bok gęsie pióro. Jednakże głuchota nie wlicza się jeszcze w poczet mych dolegliwości. Duchu niespokojny? Znasz mnie? Czy znam ciebie? Ja... Gdy mówi, w głosie skryby wyczuć można pewną gorycz. Nigdy cię nie znałem, duchu niespokojny. Nie bardziej niż ty znasz samego siebie.
milknie na moment. Ponieważ zapomniałeś, czyż nie? Kim ty jesteś? Jak zwykle pytanie. I złe pytanie jak zwykle. Dal skłania się lekko, jednak poruszenie to powoduje u niego napad kaszlu. Jestem... Przerywa na moment, by złapać oddech. Jestem Dal. Być może odpowiesz mi na parę pytań, Dal. Zaktualizowałem mój dziennik. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Co to za miejsce? Jesteś w kostnicy, duchu niespokojny. Ponownie przybyłeś. Zanim ma szansę skończyć, dostaje napadu kaszlu. Po chwili uspokaja się i na powrót oddycha chrapliwie. To poczekalnie dla tych, którzy mają porzucić cienie tego życia. Opowiedz mi o kostnicy. To miejsce, do którego dostarcza się zmarłych, by mogli zostać pochowani lub oddani kremacji. Jesteśmy grabarzami i naszą powinnością jest zaopiekowanie się tymi, którzy opuścili cień tego życia i kroczą ścieżką prawdziwej śmierci. Dal zniża głos, rozważając. Twe rany musiały dać ci się bardzo we znaki. Skoro nie poznajesz tego miejsca, to prawie twój dom w Sigil. Cień twego życia? Tak, cień. Widzisz, duchu niespokojny, to życie nie jest prawdziwe. Twoje życie, moje życie, to cienie. Przebłyski tego, czym kiedyś było życie. Obecne życie jest tym, które przypada nam po naszej śmierci. Jesteśmy tu, uwięzieni, zamknięci w klatce, dopóki nie osiągniemy prawdziwej śmierci. Prawdziwej śmierci? Prawdziwa śmierć to niebyt, stan pozbawienia myśli, zmysłów, uczuć. Dal kaszle, po czym bierze chrapliwy oddech. Stan czystości. Wygląda to na kompletne unicestwienie. Dlaczego ktoś miałby to pragnąć? Czy to gorsze niż pozostawanie w cieniu tego, czym było niegdyś życie? Sądzę, że nie. Cieniu? A, to było. Co sprawia, że iż uważa, że to życie nie jest prawdziwe? Co sprawia, że uważasz, iż to życie jest prawdziwe? Wejrzyj w swoje wnętrze. Nie czujesz, że czegoś ci brakuje? Dal potrząsa głową. To czyściec. Jest tu jedynie żal, smutek, udręka. To nie są składniki, które kreują życie. Są one częścią klatki, która więzi nas w tym cieniu. Sądzę, że twój fatalizm przejął nad tobą górę. Te składniki są częścią życia, ale nie stanowią jego całości. Dal potrząsa głową. Uczucia niosą z sobą ciężar. Zakotwiczają się licznie w cieniu tego życia. Jak długo będziesz ktoś trzymał emocji? Jak tak długo będzie się nieustannie udradzać w cieniu tego życia, nie zaznając oczyszczenia prawdziwej śmierci? Rozumiem. W jaki sposób można się wyspobodzić z tego kręgu odradzania się i pociągnąć tę prawdziwą śmierć? Zabij swoje uczucia. Wyzbądź się potrzeby doznawania. Gdy się już w pełni oczyścisz, wtedy cykl odradzania dobiegnie końca i osiągniesz spokój. Dal wzdycha. Brzmi to, jakby śmierć chrobotała mu w gardle. Poza naszymi skrupami
Poza ostateczną granicą znajduje się spokój, którego podszukują wszystkie dusze. Ostateczną granicą? To granica pomiędzy cieniem tego życia i prawdziwą śmiercią. Rozumiem. Mam jeszcze kilka pytań. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Jak się tu znalazłem? Dal prycha pogardliwie, jakby wspomnienie budziło w nim odrazem. Twój zatęchły rydwan przywiózł cię do kostnicy, duchu niespokojny. Pomyśl sobie, że przyjechałeś tu na wozie, ułożony po królewsku, na śmierdzącej i ropiejącej kupie równych tobie obywateli. Czy byłem tu na wozie? Zaktualizowałem mój dziennik. Tak. Twoje ciało znajdowało się gdzieś pośrodku sterty, wymieniając płyny z resztą osobników tworzących górę ciał. Przerywa mu kolejny nagły atak kaszlu. Po kilku chwilach łapie on jednak oddech. Twój włodarz, Farod, był jak zawsze bardzo zadowolony, mogąc przyjąć kilka zaśniedziałych miedziaków w zamian za dostarczenie cię pod bramę kostnicy. Kim jest ten Farod? Jest zbieraczem trupów. Dal wciąga chrapliwie w powietrze, po czym kontynuuje. Istnieją w naszym mieście ludzie zbierający z ulic trupy tych, którzy wkroczyli na drogę prawdziwej śmierci. Przynoszą je do nas, by można je było stosownie pochować. Zdaje się, że nie obdarzysz Faroda zbytnią sympatią. Są tacy, których darzę respektem, duchu niespokojny. Bierze chrapliwy oddech i uspokaja się. Farod się do nich jednak nie zalicza. Obnosi się ze swą spaczoną reputacją, niczym z jakąś odznaką honoru i pozwala sobie zabierać zmarłym ich dobytek. Jest maherem, obrzydliwym kanciarzem najgorszego z rodzaju. Maherem? Maherem. Dal kaszle. Złodziejem. Wszyscy, których tu Farod dostarcza, przybywają pozbawieni części godności, jaką mieli za życia. Farod zagarnia wszystko, co tylko może im wyszarpnąć z ich zesztywniałych palców. Czy ten Farod zabrał mi coś? Przerwawszy, zaczyna się zastanawiać. Najprawdopodobniej. Czy straciłeś coś szczególnie cennego? Marszczy brwi i zniża głos. Farod nie przepuści niczemu, co nie jest częścią twego ciała, a czasami nawet i to nie jest wystarczające, by zaspokoić jego chciwy umysł. Brakuje mi dziennika. Dziennik? Jeśli miał ją jakąś wartość, to najprawdopodobniej znajduje się w rękach Faroda. Gdzie mogę znaleźć tego Faroda? Jeśli wypadki potoczą się tak jak do tej pory, duchu niespokojny, istnieje znacznie większa szansa, że to Farod ciebie odnajdzie i ponownie do nas przywiezie, zanim ty odkryjesz, w czym tym razem maczam palce. Mimo to muszę go znaleźć. Do jego głosu wkrada się ostrzeżenie. Nie szukaj Faroda, duchu niespokojny. Jestem przekonany, że doprowadzi to jedynie do końca kolejne koło. Tobie to mądrości nie przysporzy, a Farod stanie się bogatszy o kilka miedziaków. Przyjmij śmierć, duchu niespokojny. Nie tocz już swego koła nieszczęść. Muszę go znaleźć. Wiesz, gdzie jest? Zaktualizowałem mój dziennik. Dal milczy przez chwilę. Gdy w końcu przemawia ponownie, zdaje się czynić to niechętnie. Nie wiem, w którym rynsztoku zaszył się on obecnie. Sądzę jednak, że można znaleźć go gdzieś poza bramą kostnicy,
w Ulu. Być może tam znajdziesz kogoś, kto ci powie, gdzie możesz go szukać. Dziękuję. Mam parę innych pytań. Możesz mi powiedzieć, jak się stąd wydostać? Najbardziej oczywistym wyjściem wydaje się brama frontowa. Jednak nikogo poza grabarzami tamtędy nie przepuszczą. Znowu dostaje napadu chrapliwego kaszlu, po czym ciągnie dalej. Jeden z pilnujących tej bramy ma do niej klucz. Jednakże nie otworzy jej dla ciebie, jeśli nie będziesz nadzwyczaj przekonywujący. Rozumiem, mam jeszcze kilka pytań. Co chcesz wiedzieć? Czy wiesz, kim jestem? Zaktualizowałem mój dziennik. Wiem o tobie wyjątkowo niewiele, duchu niespokojny. Wiem znacznie więcej o tych, którzy z tobą podróżowali i którzy znajdują się obecnie pod naszą opieką. Dycha. Proszę, byś więcej nie nakłaniał innych do przyłączenia się do ciebie, duchu niespokojny. Gdzie ty kroczysz, kroczy nieszczęście. Pozwól, by twe brzemię ciążyło jedynie na tobie. Istnieją inni, którzy ze mną podróżowali? Gdzież oni są? Zaktualizowałem mój dziennik. Nie znasz kobiety, której ciało pochowano w położonej poniżej sali pamięci? Sądziłem, że podróżowaliście kiedyś wspólnie. Zdaje się, iż Dal zacznie ponownie kaszleć. Łapie jednakże oddech. Czyżbym się mylił? Gdzie spoczywa jej ciało? Północno-zachodnia sala pamięci, na piętrze poniżej. Przyjrzyj się tamtejszym katafalkom. Jej imię powinno widnieć na jednej z pamiątkowych tabliczek. Być może odświeży to twoją pamięć. Powiedziałeś, że byli też inni. Kto jeszcze tu jest? Są niewątpliwie, jednakże nie znam ich imion. Nie wiem też, gdzie leżą. Tacy jak ty zostawiają za sobą ścieżkę, którą kroczyło wielu, przetrwali nieliczni. Dal wskazuje wokół ciebie. Przybywają tu wszyscy umarli. Niektórzy z nich bez wątpienia kiedyś z tobą podróżowali. Nie wiem, nie pamiętam nawet, że podróżowałem z kobietą. Dal nie udziela odpowiedzi na nie. Jedynie przypatruje się w tobie milczeniu. Inne pytanie. Czym się tu zajmujesz? Jestem skrybą katalogującym wszystkie dostarczane do kostnicy zwłoki. Dal kaszle ponownie, po czym bierze głęboki oddech. Póki strumień umarłych przepływał będzie przez kostnicę, dopóty pozostanę na mym stanowisku. Powiedziałeś, że byłem tu już więcej niż raz. Czemuż więc grabarze mnie nie rozpoznają? Zaktualizowałem mój dziennik. Jestem tym, który kataloguje dostarczane nam zwłoki, duchu niespokojny. Przerywa mu nagle atak kaszlu. Po chwili jednak uspokaja się. Widzę jedynie twarze tych, którzy leżą na naszych stołach. Sprawy związane z twoją egzystencją pozostają mi Wydajesz się być chorym. Nie czujesz się dobrze? Blisko mi już do prawdziwej śmierci, duchu niespokojny. Niedługo przekroczę ostateczną granicę, by odnaleźć spokój, którego poszukiwałem. Zmęczony jestem tą śmiertelną sferą. Zdycha chrapliwie. Kogoś takiego jak ja, sfery nie są w stanie już niczym zadziwić. Jesteś pewien? Być może ci w jakiś sposób pomóc. Mogę. Nie chcę żyć wiecznie, bądź żyć ponownie, duchu niespokojny. Nie zniósłbym tego.
Niech będzie. Żegnaj, Dal. Kiedy odwracasz się, by odejść, Dal rzecze. Jedz jedno. Nie zazdroszczę ci, duchu niespokojny. Ponowne odradzanie nie jest klątwą, której ja nie zdołałbym udźwignąć. Musisz stawić jej czoło. W końcu twa droga cię tu zawiedzie. Dal pokasłuje, głos chroboczem w gardle. To czeka wszystkich, którzy z prochu powstali. W takim razie być może się jeszcze spotkamy, Dal. No. Zero już wczówki, lecimy dalej. Oglądacie robotnice robotników? Kto wie? Pierwszy odcinek chyba będzie dobrze skończyć na dokończeniu tego poziomu. Tego konkretnie tutaj. Co my tu mamy? Zombie robotnik. Ten olbrzymi truposz stoi cicho w rogu pokoju, twarzą do ściany. Wygląda na to, że kiedyś był potężnie zbudowanym mężczyzną w młodym wieku. Sądząc po stanie jego zwłok, umarł niedawno. Na czole ma świeżo wyszyty numer 1664. Wydaje się, że trup ten pełni funkcję bibliotekarza, ponieważ trzyma w rękach olbrzymi stos książek. Badaj książki. Książki wyglądają na stare księgi w główne kostnicy i żadna z nich nie jest szczególnie interesująca. Jednakowoż, kiedy tak wertujesz te teksty, zauważasz luźną stronę złożoną pomiędzy dwiema księgami. Nagle uderza cię myśl, że ktoś wcisnął ją tam, aby ją ukryć. Weź stronicę. Strona nie wydaje się pochodzić z ksiąg głównych. Wygląda na kartkę z dziennika rejestracyjnego. Rozdarcie jest gładkie, jakby od noża, więc podejrzewasz, że stronicę usunięto celowo. Przeczytaj ją. Wertujesz stronicę przez kilka chwil. To lista trupów zniesionych do kostnicy i skatalogowanych w sali przyjęć. Listę sporządzono niedawno. Raz jeszcze zbadaj zombiaka. Zbadaj książki ponownie. Ale nie znajduję niczego więcej. No więc, jak to się stało, że zostałeś bibliotekarzem? Wszystko inne było już zajęte? Truposz beznamiętnie wpatruje się w ścianę. Zostaw truposza. Bo nie mam przeczytać rejestr sali przyjęć. Paga 2. W tej wielkiej księdze wąskim, niewyraźnym pismem spisano procedury postępowania w kostnicy. Przed zbalsamowaniem i kremacją wszystkie ciała dostarczone do kostnicy mają zostać przeniesione do sali przyjęć i wpisane do rejestru przez skrybę pełniącego aktualnie służbę. Należy sprawdzić akta, aby ustalić, czy ciało zostało zakontraktowane. Jeśli tak jest, nie przygotowywać ciała. Przenieść ciało do jednej z sal przygotowań, skontaktować się ze skrybą i powiadomić go, że zakontraktowane ciało ma zostać wskrzeszone. Upewnić się, że ciało zostało dokładnie pozbawione podobytku, zanim zostanie wysłane do sal przygotowań. Pracownicy kontraktowi przeznaczeni są do prostych prac fizycznych i nie posiadają odpowiednich zdolności, by obszukiwać i rozbierać ciała. Frakcja nie jest odpowiedzialna za utratę dobytku lub kradzież przedmiotów przez zbieraczy, którzy przynieśli ciała do kostnicy. Dobytek ma być przechowywany w sali przyjęć do chwili, gdy zgłosi się po niego wtajemniczony. Proszę katalogować całość dobytku w rejestrze. Dalej następuje lista wpisów tysięcy ciał, które przeszły przez salę o przyjęć. Kiedy przeglądasz księgę, zauważysz, że ostatnia kartka została wycięta. My być pewnie ją mamy. Ta postrzępiona kartka wygląda, jakby była równo wycięta z książki. Zapisana jest wąskim, niewyraźnym pismem. 16537. Piąta noc, pijak. Rana klatki piersiowej. Przyczyna śmierci, poturbowanie Abishai. Zbieracz Syf. Wypłacono 3 miedziaki. Brak dobytku. 16538. Piąta noc, wysuszone zwłoki. Przyczyna śmierci nieznana. Wiek ciała uniemożliwia identyfikację.
Zbiera czwarot. Wypłacono 3 miedziaki. Brak dobytku. Wcześniej ogołocony. Wyraźne ślady przeprowadzonej sekcji. 16539. Piąta noc. Ciało w bliznach. Przyczyna śmierci nieznana. Blizny nie wydają się być powodem śmierci. Wstrząs urazowy? Zbiera czwarot. Wypłacono 3 miedziaki. Przyjęty dobytek na pierściaki. 13 miedziaków. Środkowy stół. Sala przyjęć. A to co zabraliśmy akurat. 16540. Piąta noc. Wysuszone zwłoki 2. Przyczyna śmierci nieznana. Wiek ciała uniemożliwia identyfikację. Zbiera czwarot. Wypłacono 3 miedziaki. Przyjęty dobytek. Wyraźne ślady przeprowadzonej sekcji, ale nie była ona dokładna. W brzuchu znaleziono miedziany kolczyk. Zamknięto go w południowo-wschodniej sali przygotowań. Trzeba, aby zbadał go jakiś wtajemniczony z trzeciego kręgu. Są na nim dziwne znaki, podobne do tych na pracowniku kontraktowym 79. 16541. Piąta noc. Szkielet. Przyczyna śmierci nieznana. Wiek ciała uniemożliwia identyfikację. Zbiera czwarot. Wypłacono 3 miedziaki. Brak dobytku. Wcześniej gołocony. Wyraźne ślady przeprowadzonej sekcji. Poprosiłem, jak w przypadku poprzednich wpisów, ciała przeniesione przez Faroda noszą ślady preparacji. Poprosiłem, aby wtajemniczony Emorik rozpoczął śledztwo w tej sprawie. Co więcej, wpis 16542 to jeden z członków gangu Faroda. Widziałem tego osobnika już wcześniej. Trzeba poprosić Emorika, aby zwrócił uwagę na przyczynę jego śmierci. 16542. Piąta noc. Diabelstwo płci męskiej. Przyczyna śmierci. Rany cięte, przebarwienie ran odpowiada trupiej zgniliźnie. Pazury gula? Zbiera czwarot. Wypłacono 3 miedziaki. Brak dobytku. Wcześniej ogołocony. Wyraźne ślady przeprowadzonej sekcji. A to Farod niedobry, nie? Z tego co tak patrzę, to lepsze są te napierściaki. Ale jak będę miał w ręku skalpel, to dalej chyba będę mógł zdejmować szwy. Mogą się jeszcze przydać. W porządku. Zobaczmy. Nic tutaj niestety. Tutaj coś. Tu nic. Nic. Też nic. Też nic. A pogadajmy jeszcze z robotnikami, a potem pójdziemy do tej całej Aven. Oczy tego truposza są osadzone blisko siebie. Natomiast same gałki oczne są nieco krzywe. Jedna spogląda w lewo, druga w prawo. Ledwie możesz odczytać numer 257, nakreślony na jego czole. Wygląda na to, że truposz otrzymał kilkanaście uderzeń w głowę, przez co jego numer jest tak trudno odczytelny. Czy nie kręcić ci się w głowie od tego rozbieżnego patrzenia? W oczach trupa nie ma nawet iskierki zrozumienia. Wpatrują się nieruchomo w lewo i w prawo. Zostaw truposza w spokoju. I tu raczej nic nie zrobimy. Czy możesz mieć tutaj coś ciekawego? Nie. Niestety nie. Aha, fajnie tu wygląda taka dziura. To robotniku. Ten trup numer 985 nagle zamarł. Sądząc po stanie jego lewej nogi, wydaje się, że jakiś proces gnicia albo coś w tym rodzaju przegryzło mu się przez kolano. Trup szwieje się w przód i w tył, usiłując zachować równowagę. Postaraj się pomóc truposzowi złapać równowagę. Wyciągasz rękę w kierunku jego lewego ramienia truposza, aby pomóc mu załapać równowagę. Jednakże, gdy chwytasz jego ramię, truposz nagle przechyla się w prawo i wszystko kończy się na tym, że zamiast pomagać mu złapać równowagę, popychasz go. Szefie, raczej nie będziesz tego... Słychać trzask. Z lewej nogi truposza i cały pada na ziemię niczym martwe drzewo.
Jego tors uderza w kamienną posadzkę i roztrzaskuje się niczym zgniły arbuz, a z dziury z głośnym gulgotem wylewa się posoka i cuchnąca maś. Ku twemu zdziwieniu nie wydaje się, aby ktokolwiek zauważył upadek truposza. A co dziwniejsze, lewa noga wciąż tkwi w tym samym miejscu, gdzie była przed upadkiem całego ciała. Jak gdyby stała na baczność. Po chwili noga przewraca się z wilgotnym stuknięciem. Gdy tak patrzysz na przegniłe szczątki truposza, zauważasz, iż jego lewa ręka chyba wyszła z upadku bez szwanku. Urwała się od korpusu w trakcie upadku i wygląda na to, że nie została tknięta przez żaden proces gnicia, który zaatakował resztę ciała. Zastanawiam się, czy nie można by w jakiś sposób zrobić pożytku z tej ręki. A weźmy ją, zobaczymy. Ten pokryty szwami trup włóczy się leniwie pomiędzy dwoma płytami. Na czole, z boku karku i na prawej ręce ktoś wyszył mu numer 506. W rzeczy samej, skóra tego obdartego truposza została poszywana tak wieloma nićmi, że wygląda niczym dziwaczny plan ulic. Przyjrzyj się szwom. Szwy opasują całe ciało truposza, biegnąc od ramion poprzez klatkę piersiową. Po karku w górę i nikną w wilgotnej masie siwych włosów. Kiedy tak przypatrujesz się tej krzyżówce szwów, dostrzegasz, iż ktoś wbił igłę w czoło truposza. Igła jest przytwierdzona do nici, która zszywa obok czaszki. Prawdopodobnie mógłbyś ją wyciągnąć, gdybyś miał czym przeciąć nić. Przetnij szwy przy pomocy skalpela, następnie wydobądź igłę i nić. Tniesz nić równo skalpelem, następnie wyłuskujesz igłę i wyjmujesz szwy. Gdy to robisz, skóra pokrywająca czoło nagle odgina się, odsłaniając kredowo białą czaszkę, na której, ku twemu zdziwieniu, ktoś wyrył numer 78. Wygląda na to, że masz dwa różne oznaczenia, trupku. Truposz patrzy przed siebie w zapomnieniu. Zostawmy go. Teraz do Eivon. Widzisz młodą, drobną kobietę o bladej cerze. Zapadnięte policzki i skóra na szyi sprawiają, że wygląda jakby od dawna głodowała. Wydaje się być skupiona na rozczłonkowaniu leżącego przed nią ciała. Dźga palcami jego pierś. Witaj. Kobieta nie reaguje. Wygląda na zbyt pochłoniętą leżącym przed nią ciałem. Gdy tak przyglądasz się jej pracy, nagle zwracasz uwagę na jej dłonie. Zamiast palców ma szpony. Nagłymi ruchami rozcina klatkę piersiową ciała. Wyciąga organy. Co stało się z twoimi rękami? Kobieta nie reaguje. Zaktualizowałem mój dziennik. Diabelstwo, szefie. Takie jak ona mają w sobie trochę biesiej krwi, bo zazwyczaj biorą się z tego, że jakiś bies wpadł w majtki matce czy babce. Przez to niektóre z nich są lekko pomylone i w dodatku strasznie brzydkie. Klepnij ją w ramię, ściągnij jej uwagę. Nagle kobieta podskakuje i odwraca się w naszą stronę. Jej oczy są koloru zgniłej żółci, z małymi pomarańczowymi plamkami źrenic. Gdy cię dostrzega, wyraz jej twarzy zmienia się z zaskoczonego na rozdrażniony. Krzywo na ciebie patrzy. Witaj. Wygląda na to, że cię nie usłyszała. Pochyla się do przodu, patrząc przez zmrużone oczy, jakby nie mogła cię dostrzec. Cokolwiek stało się z jej oczami, musiało sprawić, że jest niemal ślepa. Ty! Klaszcze. Włącząc zakończone pazurami palce, wykonuje dziwny ruch rękami. Znajdź nić i płyn do palsomałowania. Przynieś tutaj, do Eivon. Idź, idź. Uwaga, przydzielono ci zadanie. Zadania są wyświetlone w dzienniku, w części zadania. Aby zobaczyć wszystkie przydzielone ci zadania i ich stan, wybierz po prostu w menu dziennika zadań. Najpierw chciałbym zadać ci kilka pytań. Zaktualizowałem mój dziennik. Odwraca się. Nie daje po sobie poznać, że cię usłyszała. Ta grabarska dzierlatka chyba ma problemy ze słuchem, szefie. Spadajmy stąd, dobrze? Ale ja już mam igłę i nić. O tu. Powinno być w porządku. Widzisz Eivon w
wciąż jest zajęta rozczłonkowywaniem leżących przed siedmią zwłok. Rytm, w jakim poruszają się jej szpony, coś ci przypomina, ale nie wiesz co. Przy okazji. Możemy zobaczyć, co on napisał w tym swoim dzienniku. Które to było? Część Eivon, płyn do balsamowania oraz igłę z nitką. W sali na balsamowania na pierwszym piętrze kosnicy spotkałem dziwną kobietę. O szponiastych dłoniach i ciele wysmarowanym kolorowymi tłuszczami. Wzięła mnie za zombie i poprosiła o przyniesienie płynu do balsamowania oraz igły i nitki. Te rzeczy na pewno są gdzieś w kostnicy. Okej, no to płynu do balsamowania jeszcze nie mam, to jest fakt. Ale jestem pewny, że już niedługo dostanę to, co czego potrzebuję. Człapiący niezdarnie nieumarły ogarnia cię nieobecnym spojrzeniem. Spostrzegasz, że na jego czole wyryto numer 821, zaś jego usta starannie zaszyto. Bije od niego lekki odór formaliny. Więc cóż, jakieś ciekawe wrażenia z podróży po okolicy? Kiedy zwracasz się do truposza, ten sprawia wrażenie zdziwionego. Co? Ty nie jesteś zombie! Kim jesteś? Zaktualizowałem mój dziennik. Pomimo zasznurowanych warg, zombie próbuje wydobyć z siebie odpowiedź. Jego twarz wykręca cię w przedziwnym, a na poły lękliwym, na poły gniewnym grymasie. To ty? Czego chcesz? Kim jesteś? Wydaje się, że twoje słowa nie dotarły do uszu zombie. Mierzy cię spojrzeniem przez kilka chwil, potem zaś marszczy brwi. Czego tu szukasz? Jego oczy zawężają się podejrzliwie. Śpiegujesz grabów? Może byś tak powiedział mi, co tutaj robisz? Czy wolisz poczekać na strażników? Przez chwilę wygląda na poważnie wstrząśniętego. Potem zaś długo mierzy cię badawczym spojrzeniem. Jego martwą twarz okrasza coś w rodzaju uśmiechu. Ty mi wyjawiłeś sekret! To ja ci powiem sekret! Ja mam tutaj swoje przyjaciół w ukryciu, a ty nikogo! Nie powinieneś tutaj być! Graby zabiją cię! Ja ucieknę! Jeśli cię zabiję, to nigdzie nie uciekniesz. A teraz zacznij odpowiadać na moje pytania, albo sprawię, że nie będziesz się musiał przebierać, żeby wyglądać na truposza. Oczy truposza zwężają się. Gdy syczy na ciebie wściekle, Próbujesz mnie wpykiwać do księgi umarłych? Mam tutaj ukrytych przyjaciół, a ty nikogo. Dotknij mnie, a moi kumple zabiją cię. Zatem idź do diabła. Odchodzę, a ty lepiej uważaj na siebie, zombie. Kiedy odwracasz się, aby odejść, zombie wydobywa ze swojego gardła głuchy warkot. Nic nie myw o mnie! Nic nie myw! Nic nie myw grabom! Przykłada palce do zasznurowanych ust. Trzy! Potem przyciąga palcem po twojej szyi. Bo jak powiesz, wypatroszę cię we śnie. Zrozumiano? Prawda. Obiecuję, że nic nie o tobie nie opowiem grabarzom. Widzisz fałszywego zombie. Przebranie tego człowieka naprawdę potrafi sprawić zdumienie. Jego oddech jest tak stłumiony, że ledwo go zauważasz. Swoją drogą, właśnie jaki jestem w tej chwili? Jestem w tej chwili neutralny? Jak to można sprawdzić? Pewno da się jakoś. Charakter. Aktualny charakter neutralny. I oby tak zostało. Neutralne postacie wierzą w zachowanie równowagi pomiędzy prawem i chaosem. Nie przychylają szal w żadną stronę i zwykle są przeciwne każdemu, kto tak robi. Tego trzymamy się. Witaj. Zombie rzuca wokół szybkie spojrzenie, kontrolując, czy kogoś nie ma w pobliżu.
a potem obraca się do ciebie i wykonuje dziwne ruchy, które mają zapewne na celu przepędzenie cię precz i to możliwie jak najszybciej. Syczy: odejdź stąd, odejdź! Nie, najpierw chciałbym zadać kilka pytań. Czego chcesz? Możesz opowiedzieć mi o Dalu? Skryba! Zombie wzrusza ramionami. Stary, żółty! Przypuszczam, że nie ma już chyba co rozwodzić się nad tym tematem. Chciałbym natomiast pytać o coś innego. Jak mogę stąd uciec? Zombie burczy. Możesz uciec przez portale! Macha rękami. Puf! Portale? Jakie portale? Portale! Zombie ogarnia ruchem rąk wszystko w pobliżu. Portale są wszędzie! Możesz wskazać mi drogę do któregoś z takich portali? Milknie na chwilę, a potem kiwa głową, jakby w zrozumieniu. Dlaczego miałbym ci pomagać? Po prostu wyglądasz mi bardziej na kogoś, kto raczej udaje trupa, niż na kogoś, kto jest trupem w rzeczywistości. Czy to wystarczające tłumaczenie? Przez chwilę wygląda poważnie wstrząśniętego, potem zaś długo mierzy twoją postać badawczym spojrzeniem i jego martwą twarz okrasza coś w rodzaju uśmiechu. Ty próbujesz pakować mnie do księgi umarłych. Mam tutaj ukrytych przyjaciół. A ty nikogo. Dotnij mnie, a moi kuple zabiją cię. A co będzie, jeśli zdecyduję się poinformować strażników o twoim przebraniu? Oczy truposza zwężają i syczy. Ty mi wyjawiłeś sekret, to ja ci powiem sekret. Ja mam tutaj swoich przyjaciół w ukryciu, a ty nikogo. Nie powinieneś tutaj być. Kreby zabiją cię. Ja ucieknę. I się powtarza to samo tamto, że nie powiem mu prawdy o nim i takie tam. Zgubiłem dziennik. Nie widziałeś go wczasem? Nie wiem. Jakiś trap cię osukurował? Co? On pyta się, czy ktoś cię okradł. On pyta cię, czy ktoś cię okradł. Pewnie ma rację. Rozumiem. Chyba mam jeszcze jedno pytanie. Czy znasz kogoś o imieniu Farad? Farad? Zombie mruga oczami, namyślając się przez chwilę. Słyszałem, że mieszka gdzieś w ulu. Potrząsa głową. Nie wiem gdzie. Znowu mruży oczy. Kroby bardzo złe. Nie lubię Faruda. Ulu? Pobliskie slumsy. Dlaczego grabarze nie lubią Faroda? Zaktualizowałem mój dziennik. On jest zbieraczem. Przywoził wory do kostnicy. Sprzedaje ich ciało grabarzom. Przywozi dużo umarłych. Graby nie wiedzą, skąd bierze tyle umarłych. Chyba pakuje z trapów do księgi umarłych. Jak mogę stąd uciec? Jakie portale? Czy możesz wskazać mi drogę do portalu? Ponieważ jeśli mi pomożesz, pozwolę, abyś pozostał nierozpoznany. Matko jedyna. On mi chyba nie chce powiedzieć. W żaden sposób. Ponieważ potrzebujesz pomocy. Zombie uśmiecha się i półgębkiem. Każdy czegoś potrzebuje, ale nikt niczego nie daje. Dasz mi coś? Może ci pomogę. Więc czego potrzebujesz? Muszę znaleźć dla mnie klucz. Potrzebuję żelaznego klucza od belsemowni. No dobra, gdzie to jest ten klucz?
Mega kobita od krabów. Dumnie wskazuje swoje oczy. Tyka z żółtymi oczami. Teraz zombie wykonuje swymi dłońmi gesty, które przywodzą ci na pamięć pracę nożyc ogrodniczych. Ma noże na palcach. Kobieta grabasz o żółtych oczach i nożach zamiast palców. Już ją spotkałem w balsamowni. Poczekaj, zaraz przyjdę z kluczem. Zaktualizowałem mój dziennik. Zombie patrzy na ciebie przez mrużone ślepia. Jak cię złypią, nie mów im nic o mnie, bo wypatryszę cię we śnie. Znajdę ten przeklęty klucz, a ty lepiej głęboko zastanów się nad swoimi pogróżkami, zrozumiano? Jakiś dziwny trep. Na razie muszę znaleźć ten krem do balsamowania, tak? Coś tutaj się na pewno znajdzie. O już, swój z płynem do balsamowania. Te drzwi są zamknięte, potrzebujesz klucza. No niestety. Ognięce ciało podzierowione jest rurkami. Jakiś żółty płyn przepływa nimi do dziwnej maszynerii. Dają nad głosy cykania, niczym owad. Dziwne. Pojemnik zamknięty? O, ciekawe. Te drzwi też potrzebują klucza, którego ja nie posiadam. No nic, wracamy do tamtej Aven, skoro już wszystko mamy. Widzisz Aven, wciąż jest zajęta rozczłonkowywaniem leżących przed nią zwłok. Rytm, w jakim poruszają się jej szpony, coś ci przypomina, ale nie wiesz co. Obserwuj ją. Zwróć uwagę na ruchy jej dłoni. Zaktualizowałem mój dziennik. Gdy tak przyglądasz się ruchom dłoni Aven, czujesz ciarki z tyłu głowy i nagle twoja wizja wiruje. Zamazuje się, aż... Stoisz przed świeżymi zwłokami. Ich wargi wykrzywia stężenie pośmiertne. Na głowie wydrapany został numer 42. Zombie leży na płycie, a ty właśnie skończyłeś zszywać jego klatkę piersiową. Włożyłeś coś do środka, coś, co może okazać się przydatne, gdybyś jeszcze tędy przychodził. Echo. Pilnuj tych rzeczy i poczekaj, aż wrócę. Wspomnienie głosu to dziwne, puste echo w twych uszach. Krzyżujesz ramiona na piersiach i ku twemu zdumieniu zwłoki robią to samo. Po chwili jego ręce opadają z powrotem i wizja znika. Do czasu, gdy jeszcze raz obserwujesz, jak Aven robi ruchy, jakby coś zszywała. Klepnij ją w ramię, ściągnij jej uwagę. Znajdź nić i płyn do balsamowania. Przyjdź tutaj, do Aven, idź, idź. Poczekaj chwilę. Robisz ręką ruch, jakbyś obracał klucz. Potrzebuję klucza. Masz taki? Uchyla się, patrzy na ruchy twoich dłoni, pociąga nosem. I dłoń znika w fałdach togi. Po chwili pojawia się z powrotem. Na ostrym jak brzytwa palcu wisi klucz. Strząsa go w twoją dłoń. Przynieś z powrotem, gdy skończysz. Idź, idź. To stało się z twoimi rękami. Zaktualizowałem mój dziennik. Odwraca się, nie daje po sobie poznać, że cię usłyszała. Jej słuch musi być tak samo słaby, jak jej wzrok. Ale to daje jej nić i płyn do balsamowania. O, właśnie to chciałem zrobić. Zaktualizowałem mój dziennik. Nie marnując ani chwili, Aven szybko zabiera nić i z twojej ręki. Nabija na jeden ze szponów i zaczyna zszywać klatkę piersiową leżących przed nią zwłok. Następnie bierze płyn do balsamowania i zaczyna preparować ciało. Czekaj. Kończy w ciągu kilku minut. Klaszczesz szponami i obraca się w twoją stronę. Ku twojemu zdziwieniu wyciąga ręce i obejmuje szponami twoje ramiona i klatkę piersiową. Dalej udawaj zombie. Nie, żeby mi to nie schlebiało, ale... Wygląda na to, że masz nową przyjaciółkę w szefie. Potrzebujecie trochę czasu dla siebie, czy... Zamknij się, Morta.
Gdy bada twoje ramiona i klatkę piersiową, nagle zauważasz, że chyba ogląda blizny. Cofasz szpony, klaszcze nimi dwa razy, pochyla się do przodu i zaczyna studiować niektóre z tatuaży, które masz na piersiach. Kto pisać daty? Mieszkańcy Ula to zrobić? Nie mieć szacunek dla zombie. Zombie nie trzeba obrazy. Pociąga nosem i dotyka jednej z twoich blizn. Ten być w kiepski stan. Wiele blizn, bez konserwantów. Poczekaj. Nagle nabija na szpon przyniesioną przez ciebie nić i z szybkością błyskawicy wbija inny w skórę obok jednej z twoich blizn. Nie czujesz nic więcej niż przy ukuciu szpilką, ale wygląda na to, że zaraz zacznie się cię zszywać. Pozwól jej robić swoje. Zaktualizowałem mój dziennik. Co ciekawe, nie czujesz żadnego bólu, gdy Eivind zaczyna zszywać twoje blizny. Po skończeniu obwąchuje cię, marszczy brwi i zanurza palce w płynie do balsamowania. W ciągu kilku minut przemywa nim twoje ciało. To dziwne, ale czujesz się lepiej. Pozwól jej robić swoje. Chyba drugi raz w życiu zdarza mi się dziękować, że nie mam nosa. Eivind dotyka cię po raz ostatni. Jeszcze raz cię obwąchuje, kiwa głową i szponami robi ruch, jakby chciała coś pokazać. Zrobione! Idź, idź! No i my se poszliśmy. Skoro mamy już ten cały klucz, to być może uda mi się te tutaj rzeczy otworzyć. Które to było? Ech, tutaj też potrzebny klucz. Ale, no kurde, coś to musi chyba otwierać, co? Potrzebuję klucza. Ale mam już jakiś klucz. Mam go włożyć jako podręczną rzecz? Klucz do sali do balsamowania. Wszystko zamknięte. Aha, czyli w sumie nie przydało mi się to do niczego. Nic. Daj mu temu trepowi udającego zombie ten klucz, żeby się już cieszył ze swojego znaleziska. Witaj. Oto i klucz, którego poszukiwałeś. Oczy zombie rozszerzają się i porywa klucz z twojej dłoni. Ogląda go przez chwilę, kiwając głową. Dobrze, dobrze. Dobra, a jak mogę się stąd wydostać? Zaktualizowałem mój dzień. Zombie burczy. Możesz uciec przez portale. Macha rękami. Puf. Możesz wskazać mi drogę do któregoś z takich portali? Chcesz stąd wyjść. Idź do łuku na pierwszym poziomie. Północno-zachodnia komnata. Musisz mieć przy sobie kość z palca skrzywioną. Podnosi swój wskazujący palec do góry i malowniczo wygina go. Jak będziesz miał ten klucz, podejdź do łuku. Wejdź do sekretnej krypty. A stamtąd możesz uciec. To tajna droga ucieczki. Kiwa głową z dużą żywością. Możesz tym odpocząć. Skrzywiona kość z palca? A gdzie ja będę mógł znaleźć coś takiego? Zaktualizowałem mój dziennik. Fałszywy zombie wzrusza ramionami. Musi być gdzieś tutaj. Poszukaj w magazynach na wyższym poziomie. Może tam będzie. Dobra, mam jeszcze kilka pytań. Co trzeba zrobić, żeby wyglądać jak ty? Myję przybranie dybre. Ja też mam blizny. Mam na sobie dużo płynu balsamującego. Ja dobrze udaję zębie. Ich oczy za zasznurowanymi wargami, a potem klepie się po głowie. Kraby bardzo głupie. Tak, oni są głupi. Zombie szybko chowa swój sarkazm do kieszeni, kiwa głową z zapałem. Gryby bardzo głupie. Ja dobrze udaję zombie. A czy to nie boli? Zombie patrzy na twoje blizny. Pytam się o to samo. Mnie to nie boli. Uderza się po piersi.
Ja twardy. To przebranie jest całkiem niezłe. Słuchaj, a czy nie mógłbyś i mnie ucharakteryzować na zombie? Zombie mierzy cię przez chwilę badawczym wzrokiem od stóp do głów, mrucząc do samego siebie, a potem kiwa głową. Potrzeba mi słoja płynu balsamującego. Pokazuje na bliznę na twojej piersi. I trochę igieł i nici. Pójdę i poszukam, może coś dla ciebie znajdę. Okej, no to do magazynów.